Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj przybywam do Was z shortem na temat niezwykłej przemiany, mianowicie przemiany chlorofilu w krew. Jak źródła donoszą, chlorofil, czyli zielony barwnik, który znajduje się w roślinach, może ulegać przemianie w naszym organizmie w prawdziwą krew, a co za tym idzie, porządnie nas natleniać. Oczywiście te rewelacje podłapały firmy, które sprzedają specyfiki na bazie chlorofilu za ciężkie pieniądze, obiecując spektakularne efekty. Dlatego czuję się w obowiązku wyjaśnić Wam, dlaczego przemiana chlorofilu w krew nie jest możliwa, a co za tym idzie, kupowanie chlorofilowych preparatów nie ma większego sensu. Na początek wypadałoby powiedzieć, dlaczego w ogóle taka teoria powstała. Jak wiemy, chlorofil to zielony barwnik znajdujący się w roślinach. Jest on w nich obecny po to, żeby roślina mogła przeprowadzać fotosyntezę, czyli proces odżywiania, który zachodzi z udziałem dwutlenku węgla, wody i światła. Produktami fotosyntezy są tlen i cukier. I w związku z tym wydawać by się mogło, że gdy dostarczymy do organizmu sporą dawkę chlorofilu, to wyprodukowany w wyniku fotosyntezy tlen dotleni nasze ciało, a my będziemy pełni energii i zdrowia. Niestety, to jest niemożliwe, bo w naszym przewodzie pokarmowym nie ma dostępu do światła, więc z fotosyntezy nici. No chyba, że zamierzacie opalać nieszczelne jelita, ale w takim przypadku przyda Wam się bardziej chirurg i psychiatra. No dobra, ale załóżmy, że jakimś cudem to światło do jelit się dostanie. Nie wiem, połkniecie świetlika żywcem albo zapaloną latarkę. No to i tak z magicznego natleniania za pomocą chlorofilu nici, bo co z tego, że w jelitach będzie produkowany tlen? Przecież jelita mają za zadanie wchłaniać substancje odżywcze, a organem wyspecjalizowanym do wchłaniania tlenu są płuca. Istnieje jednak szansa równa w przybliżeniu zero, że ktoś posiada w jelitach pęcherzyki płucne, a wtedy zjadanie chlorofilu połączone z chodzeniem z latarką w odbycie może przynieść niesamowite efekty zdrowotne. Jeśli ktoś słyszał o takim przypadku, to bardzo proszę o informację. Ale jest też inna wersja wydarzeń. Otóż, gdy przyjrzymy się cząsteczce chlorofilu i hemu, czyli czerwonego barwnika znajdującego się w hemoglobinie we krwi, bez problemu zauważymy, że są one dosyć podobne pod względem budowy. Różnica polega między innymi na metalu znajdującym się w centrum pierścienia. W hemie jest to żelazo, a w chlorofilu metalem tym jest magnez. No i można by pomyśleć, że skoro różnica jest tak mała, to w miarę zapotrzebowania organizmu na tlen dochodzi do jakiejś magicznej zamiany między magnezem i żelazem. Idąc dalej tym tropem, niektórzy stwierdzają, że z chlorofilu powstaje hem, czyli cząsteczka, bez której niemożliwy jest transport tlenu przez krew. Sprytnie pomyślane, jednak natura nie przewidziała takich rozwiązań. Wodę w wino już ponoć przemieniano, ale o takich cudach to jeszcze nie słyszano. Dodatkowo pojawia się kolejny problem, bo nie ma możliwości, aby chlorofil znalazł się w naszej krwi. Konieczne byłoby jego wchłonięcie, a żeby coś się wchłonęło, to najpierw musi pokonać drogę przez przewód pokarmowy z żołądkiem i kwasem solnym w pakiecie. W żołądku, w którym panuje silnie kwasowe pH, następuje odszczepienie magnezu od chlorofilu, co w rezultacie powoduje, że z chlorofilu pozostaje zupełnie nowa cząsteczka o nazwie feofityna. Następnie jest ona trawiona w układzie pokarmowym, a na koniec wydalana przez organizm. I są na to dowody, bo jak donoszą badania naukowe, w kale wykrywane są metabolity chlorofilu. A to oznacza, że nie mógł się wchłonąć do krwi, ani tym bardziej zamienić się w hem. Tak więc historię o niesamowitym działaniu chlorofilu na nasz organizm możemy w zasadzie włożyć między bajki. Ani nie natlenia on naszego organizmu, ani nie ulega przemianie w hem. Dlatego jak dla mnie zakup preparatów chlorofilowych to pieniądze wyrzucone w błoto. Jednak z jedną radą, którą głoszą zwolennicy chlorofilowej magii, muszę się zgodzić, a mianowicie warto jeść dużo zieleniny, ale nie ze względu na chlorofil, a z uwagi na zawartość mikro- i makroelementów. Po prostu każda dieta oparta na sporej ilości warzyw i owoców korzystnie wpłynie na nasze zdrowie i tego chyba nie trzeba nikomu za bardzo uświadamiać.
Dobra, na dzisiaj to wszystko. Zapraszam tradycyjnie do subskrybowania, lajkowania i komentowania tego filmu. A ten, kto wytrzymał do końca, pisze w komentarzu... To powierzchowna rana. My widzimy się oczywiście za niedługo. Do zobaczenia.